Cześć, z tej strony Grzegorz, a w tym odcinku poznamy nową strukturę danych o nazwie map. Inaczej mówiąc, dictionary, czyli pewien słownik. Jest to miejsce, gdzie możemy wstawiać elementy klucz oraz wartość. Klucz może być dowolnego typu, może być to tekst, może to być jakiś obiekt inny. Jest też taka informacja, że mapa jakoś tam trzyma kolejność wstawianych elementów, co w jakimś sensie może się komuś przydać. No okej, jest to dosyć prosty, jest to prosta struktura danych w miarę, jeżeli chodzi o zrozumienie. No i dobrze, są jeszcze inne obiekty w JavaScriptie, które są podobne do takiej mapy, do takiego słownika. Jest to obiekt JavaScriptowy, czyli jakiś tam obiekt JSONowy. Jakby mają, wiadomo, ograniczenia, że klucz może być tylko jakimś tam tekstem, no ale w jakimś sensie są podobne do siebie te twory, że tak powiem. Ale mapa jest fajna, wygodna, więc warto korzystać jakby z przystosowanej tutaj struktury danych, która nam ułatwia życie, a nie tam komplikuje. No dobra. Tutaj mamy metody, które możemy wykorzystać. Tak możemy stworzyć nowy obiekt mapę. Mamy set, czyli możemy ustawić wartość dla jakiegoś klucza w mapie. Możemy odnieść się do wartości poprzez jakiś klucz. Możemy usunąć pewną wartość używając klucza i jednocześnie usuwając ten klucz. Możemy sprawdzić, czy klucz istnieje w mapie. Możemy przejść przez mapę właśnie for each'em, która jako parametr przyjmuje po prostu funkcję klucz i wartość. Możemy tutaj to zrobić tak to samo, przejść przez wszystkie elementy w mapie, w tym słowniku, używając iteratora, który pod zmienną jakby udostępnia nam klucz i wartość. Oczywiście można też sprawdzić, ile jest elementów w takiej strukturze poprzez jakby zwrócenie liczby elementów w polu size. No dobra, i tu mamy jakby też napisane, że mamy dwa sposoby tworzenia mapy. Możemy przekazać tablicę tablic, która wygląda tak, do konstruktora obiektu map. No, albo możemy też jakoś tam sobie wywołać nową mapę poprzez odniesienie się do statycznej, tutaj ostatecznego wywołania map.set i w tym secie przekazanie tych wszystkich parametrów, tych wszystkich kluczy i wartości. No, możemy tutaj skorzystać z tego przykładu. No i to mamy co? Mamy mapę i jako konstruktor mam przekazaną tablicę. I w tej tablicy mamy jeszcze inne tablice dwuelementowe, gdzie pierwszym elementem jest klucz, a drugim jest wartość. No i tu mam apples, bananas, and oranges. Tu mamy inny przykład tworzenia mapy z wartościami, czyli mamy zwykłą mapę przypisaną do zmiennej fruits. No i tutaj mamy też dodany set, czyli wstaw klucz apples z wartością 500. Bananas 300 i oranges z wartością 200. Czyli jakby to jest ekwiwalentne, czyli to jakby wynik jest ten sam, tylko po prostu mniej, to jest mniej taki efektywny. No dobra, no i tu mamy przykład modyfikowania wartości, czyli mamy apples z wartością 500, no to chcemy zmienić wartość apples na 200. No to po prostu powtarzamy wykonanie metody set, tylko po prostu dla klucza apples inną wartość tutaj wpisujemy. No i tu możemy też uzyskać wartość ukrywaną poprzez klucz apples. Czyli jak tu mieliśmy 500, no to jeżeli się odwołamy do tego klucza apples, no to zwróci nam 500. Tutaj mamy tą właściwość taką, że mamy ile elementów jest w tej mapie, no to w tym przypadku, jak mamy tutaj wstawione 3 elementy, no to zwróci nam 3. Możemy też usuwać elementy z mapy, z tego słowniczka. No i tutaj wstawiamy klucz, który ma zostać, ten wpis, który ma zostać usunięty. No to wpis, gdzie klucz jest apples, no to po wywołaniu delete
Cały klucz i wartość jest usunięta, więc jest to dosyć proste. Mamy też metodę has i ona mówi po prostu, czy mapa ma klucz o wartości, klucz o nazwie tam apples. I możemy tutaj mieć jakiś też przykład, że jeżeli usuniemy klucz o identyfikatorze apples i później sprawdzimy, czy ten klucz istnieje, no to zwróci nam ta metoda has false. No bo jakby po usunięciu elementu, no to już tego elementu nie ma. Tu mam informację o tym, że map obiekty javascriptowe mają jakieś wspólne jakby tutaj zastosowanie, ale nie mają ułatwienia. Typu właśnie nie możemy iterować bezpośrednio, nie mamy bezpośrednio napisane, ile jest elementów w takim obiekcie, że tu klucze muszą mieć jakąś wartość tekstową i nie ma jakiejś organizacji, czyli nie ma kolejności jakiejś tam konkretnej, zbytnio nie jest to trzymane. No i jakieś są też śmieci w takim obiekcie javascriptowym, więc jakby mapa jest czystą strukturą danych, która jest wykorzystywana w wielu miejscach, jest ona dosyć podobna w wielu miejscach, w sensie w wielu językach. Jest ona dosyć podobna, więc warto z niej korzystać, a nie chodzić na okrętkę i jakoś tam korzystać z javascriptowych obiektów. Czasami się przyda, czasami lepiej właśnie wykorzystać mapę. Jest to dosyć proste i czyste rozwiązanie. No dobra, tu mamy przykład metody forEach, która przyjmuje funkcję, gdzie dostajemy klucz i wartość. Kiedy na przykład chcemy przejść przez całą mapę, no to tutaj właśnie można zastosować tę metodę i tutaj wykonać jakąś operację na tych kluczach i wartościach. To jest konkatenacja, więc po prostu połączenie to w jeden tekst, który później gdzieś tam jest wykorzystywany. Tutaj mamy to samo przechodzenie przez wszystkie klucze i wartości tej mapy, tego słownika. No, tu poprzez iterator. Czyli też po prostu do pewnej zmiennej nam przekazuje klucz i wartość, którego możemy tam później wykorzystywać do swoich celów. No dobra. Jeżeli chodzi o teorię, no to wiadomo, macie tutaj wszystko. Możecie sobie poczytać o tym, jak sobie tam wejdziecie w link w opisie. I przejdźmy do takiego przykładu, który ja sobie tak stworzyłem, taki prosty. Oczywiście nie jest on tutaj idealnie napisany, jest to po prostu połączone wszystko w jednym, bez wydzielania metod, ale gdyby się uprzeć, można by tutaj z dwie, trzy metodki wyciągnąć. No ale dobra. Mam tu przygotowany sobie zwykły tam index.html, gdzie po prostu mam podpięty swój skrypt w folderze JS i skrypt o nazwie MyScript.js. Mam przycisk, który przy kliknięciu wywołuje funkcję doStuff. Tak sobie nazwałem. Oczywiście chcę, żeby tutaj było jak najczyściej w kodzie, żeby jak najwięcej błędów mi tutaj wypominało, więc używam strict sobie. No gdzieś wcześniej już o tym mówiłem, co to znaczy. No i dobra. Ja sobie tutaj stworzyłem nowy słownik i do tego słownika dodałem trzy wpisy. Adam, Zuzia, Janek. Przypisałem tak umownie, że to jest pewna kwota pieniężna, tak sobie wyabstrahowałem. No i później mówię tak, no dobra, Zuzia chce coś sobie kupić, tak? No to sprawdźmy, ile Zuzia ma pieniędzy. Tutaj mamy, co chcemy kupić, czyli mam na przykład jakiś batonik za 50 jednostek monetarnych, to już my złotych. Tutaj wyświetlam, ile ma obecnie Zuzia kasy. No i mówię, jeżeli masz wystarczająco kasy, żeby kupić ten cukierek czy tam batonik, no to odejmij od salda Zuzi kawałek hajsu, pieniążków, no i wyświetl informację, że zakupiła Zuzia batonika za cenę taką i ile jej zostało pieniędzy po odjęciu. No i okej. Mówię, można by to powydzielać do metod, ale w celu uproszczenia jakby tego nie będę wykonywał teraz. No i dobra, mamy to. I po tej operacji chcielibyśmy zmodyfikować naszą taką bazę. Czasami map można wykorzystywać sobie jako taką bazę klucz i wartość w pamięci RAM. Czyli coś, co jest pamiętane do czasu odświeżania strony na przykład.
No i dobra, no to wyciągnęliśmy z bazy danych naszych takich w pamięci jakąś informację, zmodyfikowaliśmy tą wartość i chcemy tą wartość teraz zapisać. No to mówimy, aha, no to Zuzia, odnieśmy się do tej bazy naszej takiej wirtualnej i powiedzmy tak, no to Zuzia wykorzystała troszkę pieniążków. No oczywiście w EF-ie tam musimy to wykorzystać, nie? Nie możemy tutaj poza EF-em, bo to by tutaj było niezgodne. I mówimy tak, identyfikator Zuzia i jej nowy stan gotówki. Ok. Teraz mówimy tak. Stworzyliśmy sobie jakąś baskę. Tak to możemy nazwać. Tak sobie w głowie. Z tej bazy wzięliśmy jakąś informację. Z innej czapki wzięliśmy sobie, ile tam kosztuje pewien przedmiot. Sprawdziliśmy, czy złoty stać. Odjęliśmy z jej salda jakąś kwotkę. Daliśmy informację o tym. I do bazy jakby wysłaliśmy zmodyfikowaną wartość tej Zuzi. No i później możemy sobie po prostu na końcu dać jeszcze konsol loga i tutaj dać, że najprościej to oczywiście plusik, może być też jakaś inna notacja, saldo Zuzi, litery, kropek, a oczywiście średnik na końcu, o. No i dobra, no to sprawdźmy, jaki będzie wynik tutaj. Odświeżam sobie oczywiście index.html, klikam wykonaj. To polskie znaki nie są za bardzo interpretowane z jakiegoś powodu, ale to nie ma znaczenia. Tu mamy, jak widzicie, odczytaną wartość, 10. linijka, tak. Tu jest ile ma Zuzanna pieniążków na początku, to było 350. No i potem po wykonaniu tej operacji odjęcia pieniędzy za batona, po kupnie batona, sprawdziliśmy ponownie saldo. No jak widzimy, saldo zostało zmodyfikowane i te 50 zł zostało odjęte od salda ludzi. No i to jest jakby taki najbardziej trywialny przykład, kiedy mamy jakąś taką bazę, jak widzicie, w pamięci komputera. Czyli jeżeli mamy bazę danych, na przykład takiej, że z zewnątrz jakby uzyskujemy jakieś informacje, no to taka mapa nam tutaj jakby odwzorowuje taką bazę danych. No nie? Tak, taki można powiedzieć, że to jest mokowanie. To jest takie słowo, jak już wam tutaj piszę. Mok. Mok. Nie kpina, tylko IT. Programming. Dobra. Poprawi mi. No. Mokowanie, czyli po prostu symulowanie obiektu, które naśladuje pewne zachowanie prawdziwych obiektów, jakby w nasz kontrolowany sposób. No i to wiadomo, przy testowaniu jest to bardzo fajne, ale właśnie takie mapy są przydatne. No właśnie w przypadku jakichś baz danych, kiedy chcemy coś przetestować, no to właśnie tutaj mapki są bardzo przydatne. No to akurat przy testach jednostkowych to jest jeden z przykładów takiego wykorzystania map. No ale oczywiście, kiedy mamy jakąś niewielką ilość danych, które chcemy gdzieś tam trzymać, bez jakichś tam plików, albo właśnie baz danych, no to taka mapa jest bardzo fajna w użyciu. No dobra, no tutaj jakby mam nadzieję, że pokazałem co i jak. No możemy jeszcze tutaj, żeby tutaj dopełnić to wszystko, zrobimy tak, rzuceniamy, nie z konsoli, tylko z data. Delete. Usuńmy teraz wpis i powiedzmy Zuzi. No i powiedzmy sobie tak, żeby console log wybrać, ile zostało tych elementów. Ile pozostało elementów.
No dobra, czyli tak odświeżamy, pyk, wykonaj. No jak widzimy, dwójka mówi, że zostały dwa elementy w mapie. Jeżeli chcielibyśmy się jeszcze ulepszyć, możemy sobie tutaj... przekopię, żeby sobie zyskać chwilę czasu. Przejść przez wszystkie elementy, które zostały w mapie. I po prostu tutaj mam nadzieję, że nam wyświetli ładny sposób klucz i wartość. Jak nie, no to za chwilę się ogarnie. No jak widzimy, przeszliśmy przez wszystkie elementy w tablicy poprzez użycie właśnie iteratora, który nam do wartości x przekazuje informacje poszczególnych kluczy i wartości. No i dla Adama tutaj widzicie mamy 250, dla Janka 50, czyli to co wstawiliśmy na samym początku. I są dwa elementy, bo tutaj usunęliśmy klucz z Zuzia. No i dobra, no mi się wydaje, że to tyle, jeżeli chodzi o mapy. No i później może tutaj uda nam się zrobić coś fajniejszego. Tutaj mam fajne rzeczy, o których może pogadam potem. Także na razie i cześć.